Studio za Nysą. Redaktor Jan Bogatko w formie fantastycznej. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak założyłem, że jest pan w fantastycznej formie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Naturalnie to jest zawsze fantastyczne, że można wziąć do ręki telefon i rozmawiać ze studiem w Warszawie. Ale, a teraz kanclerz Niemiec był w Paryżu, spotkał się z Zełenskim. Jest jednym z bohaterów wojny na Ukrainie, bo jak wiemy, pomoc niemiecka jest bardzo duża i od początku wojny z murem stoją Niemcy za i Francuzi za ukraińską armią i za zwycięstwem Ukrainy. Tak można by mniemać, czytając niemiecką prasę. Francuskiej nie czytam, dlatego że nie chcę, broń Boże, robić konkurencji naszemu paryskiemu korespondentowi. W każdym razie po spotkaniu w Paryżu tej dwójki, a szkoda, że była to dwójka, bo to jednak był Macron i Scholz, ale zabrakło tam na przykład prezydenta lub premiera Polski, co też o czymś świadczy. To znaczy niemieccy eksperci i obserwatorzy nie patrzą na to siłą rzeczy jak ja, ale wydaje mi się, że Polska jest pierwszym krajem, przez który prowadzi droga z Republiki Ukraińskiej do Europy i że o tym trzeba by pamiętać. A tutaj tak czytając, przeglądając niemieckie dzienniki, tygodniki, przysłuchując się temu, co mówi radio, oglądając to, co pokazuje telewizja, to można by mniemać, że jest Polska oczywiście gdzieś tam, ale są państwa głównie pomagające Ukrainie w Europie i tymi państwami są przede wszystkim Niemcy. Pisze to niemiecka prasa, że dostarczają one najwięcej broni, że jest to pierwsze państwo w Europie, jeżeli chodzi o rankingową listę pomocy dla Ukrainy. No i oczywiście później siłą rzeczy Francja. W Paryżu Żeleńskiemu postawił pytanie korespondent Le Figaro, a mianowicie dotyczyło ono tego, że poprzednio irytował Macron Ukrainę, wypowiadając w Kijowie słowa, że nie można poniżać Rosji. A teraz to się zmieniło i Żeleński mówi: myślę, że on się zmienił i że tym razem naprawdę. No więc jeżeli chodzi o wypowiedź taką jako polityka, że ktoś się zmienił, zmienił naprawdę, jest niezwykle ciekawa. Spotkanie paryskie interpretuje prasa tutejsza i obserwatorzy jako zwarcie szeregów, że Francja i Niemcy w przyszłości chcą poświęcać się konkretniej i bardziej jednolicie polityce wobec Ukrainy. Tutaj oczywiście mieści się pewnego rodzaju problem dla kanclerza Scholza, który miał wczoraj oświadczenie rządowe w związku ze szczytem zbliżającym się w Brukseli na temat migrantów, ale to jest temat poboczny w tej sytuacji, a mianowicie, że pojawią się dalsze żądania dotyczące dostaw broni i że może to po wizycie Zełenskiego w Londynie i może to dotyczyć teraz żądania dostarczenia samolotów bojowych. No, z tym jest pewien problem, bo to trzeba najpierw przeszkolić pilotów do działań, do pracy, do fruwania, do latania tymi samolotami, a to jest proces dość długi. Od razu przypomina mi się 1939-1940 rok, Wielka Brytania, bitwa o Anglię i udział polskich lotników w tej operacji, ale to jest już zupełnie inny temat i nieporównywalny siłą rzeczy z tym,
co się dzieje. Ale zbliża się rocznica wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. 24 kwietnia zbliża się wielkimi krokami. Lutego. Rosjanie, z tego co czytam w niemieckich gazetach, przygotowują się bardzo dokładnie do operacji przeciwko Ukrainie i może być to wskutek tego, że jednak masa jest Rosjan jest wielka, więc i ta armia będzie wielka, więc będzie decydować masa, nie klasa, ale jednak operacja przeciwko Ukrainie może nabrać tempa właśnie około 24 lutego. Czy do tego 24 lutego dotrą na Ukrainę czołgi Leopard 1A5? To oczywiście jest pytanie, które wymaga odpowiedzi, na które na razie, w tej chwili, wedle posiadanych informacji, odpowiedź nie jest wcale taka pozytywna. Dlatego, że do lata mają dostarczyć Niemcy i właściwie nie tylko Niemcy, bo to jest Dania, Niemcy i Holandia. W sumie liczone są po prostu ich czołgi Leopard 1A5. Ma być dostarczonych 25 czołgów. To jest przecież nic. Do lata, a do lata sytuacja na Ukrainie może wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda teraz. Zresztą sama Ukraina, sam Zełenski przyznał, że obecny okres i obecna sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim jest gorsza niż była późną jesienią. A więc nad Ukrainą wisi teraz potężna groźba wielkiej operacji, która przyniesie śmierć i zniszczenie na Ukrainie, i po prostu przed tym Zełenski się w jakiś sposób stara bronić, co jest zrozumiałe. On jest bardzo aktywny w tej polityce zagranicznej i należy to po prostu mu uznać za dobre. Ponieważ Anglicy powiedzieli w środę, że będą po prostu badać długoterminowo dostawę samolotów dla Ukrainy, również kwestia szkolenia ukraińskich pilotów na brytyjskich samolotach i samolotach NATO. I to jest po prostu pewnego rodzaju nowe wyzwanie pod adresem Niemiec. I Pistorius będzie musiał tutaj sobie porozmawiać z paroma ludźmi na ten temat, jak on się upora z tym zadaniem. No bo przecież jeżeli tutaj znowu się zażąda samolotów, to on będzie musiał mówić o samolotach i będzie musiał się zajmować tą sprawą, i to może okazać się pewnym obciążeniem dla byłego męża, byłej żony, byłego kanclerza Gerharda Schrödera, jakim jest Pistorius. To będziemy wiedzieć, jak to się będzie rozwijać w najbliższych dniach. One zadecydują. Przyszły tydzień może już odpowie na wiele pytań, na które jeszcze w tej chwili nie mamy odpowiedzi. A mianowicie, że tutaj trzeba po prostu nie tylko dokonywać bilansów tego, co się dla Ukrainy zrobiło, ale trzeba też wydać jakąś listę, co się zrobi w najbliższym czasie. I niech ta lista będzie dość powszechnie znana. Niech o tej liście dyskutują eksperci w Moskwie, jeżeli tam jeszcze takowi są. I niech się zastanowią nad tym, czy jednak oni nie dążą przez swoje działania przeciwko Ukrainie do wywołania czegoś więcej niż wojny rosyjsko-ukraińskiej, a o tym aż strach pomyśleć, co by miało być. Niemcy jako Niemcy oczywiście nie bardzo chcą, żeby Rosja padła na kolana, tutaj zwłaszcza w Niemczech Wschodnich. No jeżeli patrzę na wypowiedzi premiera Kretschmara na Sächsischen Zeitung w gazecie miejscowej, to
on oczywiście jest przeciwny dostawom broni na Ukrainę. On uważa, że to jest dolewanie oliwy do ognia. To jest bardzo ciekawe, że tutaj premier tego kraju z ramienia CDU w zasadzie prowadzi zupełnie inną politykę niż szef tej partii Merz w Berlinie, bo stanowisko CDU wobec Ukrainy, wojny, dostaw broni i tak dalej jest raczej odmienne. Tutaj Kretschmer wyraża raczej stanowisko partii komunistycznej, która ukrywa się dzisiaj pod nazwą partii Die Linke i która jest oczywiście absolutnie przeciwna wszelkim jakimkolwiek dostawom jakiejkolwiek broni na Ukrainę i bardzo ostro zaatakowała też kanclerza Scholza za to, że odważył się ustami Pistoriusa składać w Kijowie przyrzeczenie. A Pistorius był chyba wczoraj w Warszawie, a przedtem był w Kijowie. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za relację ze studia za Nysą. Do usłyszenia. Studio za Nysą. Cię słuchasz. Radio Wnet. Takie dwa dżingle. Mamy takie nowe urządzenie w studio. Można naciskać i wtedy pojawiają się sygnały dźwiękowe. A ten sygnał dźwiękowy zapowiedział Agatę Antoniewicz po wiadomościach studio Wilno. I Agata Antoniewicz teraz jest gdzie? Dzień dobry, Agato. I nastała cisza. Dlaczego? Nie wiemy. Dobrze, to w takim razie powoli podsumowanie poranka wnet. Po poranku wnet studio Wilno, wtedy usłyszą głos Agaty Antoniewicz, a później jak co dzień studio Kijów i Paweł Bobołowicz opowieść o tym, co dzieje się zarówno w dyplomacji, tak przewiduje, jak i wczoraj na ukraińskich frontach. Dzisiaj jest czwartek o godzinie 11, co słychać, i Katarzyna Adamiak ze swoim gościem, a teraz mamy połączenie z Agatą. Agato, jest, dzień jest. Dobry. Jest. Dzień dobry słuchacze, dzień dobry. Czy mnie słychać? Mam nadzieję, że mnie słychać. Labas ritas jums. Labas ritas. Serce mi na chwilę stanęło z powodu tego, że cię nie było słychać, ale już z powrotem puls wrócił i krążenie krwi. Gdzie jesteś? Jestem teraz w takim miejscu we wsi pod nazwą Borejkowszczyzna, w takim bardzo klimatycznym XIX-wiecznym dworku. Jest to miejsce poza Wilnem, mniej więcej 14 kilometrów od Wilna i nie dojeżdżając do granicy białoruskiej. I dzisiaj w naszym programie będziemy rozmawiali o Władysławie Syrokomli, takim wileńskim poecie, który tworzył i właśnie mieszkał w tym dworku. Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to już za chwilę będzie rozmowa z osobą, która się wcieli w postać Syrokomli i zabierze nas w świat XIX wieku, mam nadzieję, a również przybliży naszym słuchaczom bardzo ważne i bardzo zapomniane trochę miejsce tutaj na Wileńcu mapie turystycznej. Więc zostańcie Państwo z nami już za chwilkę. Za 10 minut po wiadomościach Jakub Duszak wraca do studia, a studio Wilno wraca po tym, jak Jakub Duszak i wiadomości sportowe się zakończą. Bardzo serdecznie, Agato, dziękuję Państwu, dziękuję. Poranek wnet, tak, to był poranek wnet w czwartek, 9 lutego 2023 roku.